Witajcie kochani w nowym filmiku już po świętach, po vlogmasie. Ja wypoczęłam, mam energię, mam ochotę znowu dla Was nagrywać. Mam nadzieję, że i Wy wypoczęliście, chociaż wiem, że większość z Was jest też przejedzona. No ale właśnie dziś zapraszam Was na przegląd najlepszych kosmetyków miesiąca grudnia. Na początek będzie gadżet. Nie jest to kosmetyk, ale coś, co zdecydowanie pomaga nam w codziennej pielęgnacji. W grudniu znowu poczułam moc tego gadżetu, uwielbiam do niego wracać w okresie zimowym. Nie stosuję regularnie, jeżeli chodzi o lato czy wiosnę, z kilku powodów, które zaraz poznacie. Natomiast, tak jak mówię, znowu poczułam tą cudowną moc działania szczotki do ciała. Jest to, ja akurat posiadam szczotkę marki Fridge, ostrą szczotkę. Ja już na jej temat wiele razy Wam opowiadałam, zrobiłam nawet oddzielny filmik na temat szczotkowania ciała na sucho i tam Was oczywiście odsyłam. Natomiast właśnie, grudzień to jest taki miesiąc, kiedy potrzebujemy jakiegoś takiego ożywienia, energii, żeby jednak zwlec się z tego łóżka, żeby zacząć ten dzień. I powiem Wam, że właśnie taka szczotka to jest świetne rozwiązanie z samego rana. Szczotkujecie ciało na sucho, wskakujecie pod prysznic i gotowe. Co można zauważyć? Przede wszystkim rozgrzewacie Waszą skórę, więc nie jest Wam też tak zimno. Po drugie, ścieracie martwy naskórek, ale też dajecie taką energię tej Waszej skórze, robicie niby taki właśnie masaż tej skóry, sprawiacie, że pobudza się ona do życia, nabiera jakiegoś ładnego kolorku, no i Wy też dodatkowo dostajecie takiego powera. Także szczotka w tym miesiącu królowała, uwielbiałam ją używać, nadal ją uwielbiam. Jeżeli chodzi właśnie o te miesiące letnie, upalne poranki, zdecydowanie bardziej wolę standardowy peeling, gdyż tak jak mówię, ta szczotka mocno pobudza, ale też rozgrzewa nasze ciało, a tego akurat nie potrzebujemy latem, kiedy mamy dosyć ciepłą temperaturę, wysoką temperaturę, ciepłą pogodę, także na zimę polecam. Teraz pokażę Wam lakier do paznokci, na temat którego dostawałam bardzo dużo pytań. Co to za odcień, co to za lakier, skąd, gdzie, za ile, no i całą resztę. Wzbudził Wasze zainteresowanie ze względu właśnie na swój piękny kolor. Ale tutaj tych plusów będzie zdecydowanie więcej. Jest to lakier marki Wet n Wild z nowej serii, tej serii takiej żelowej, w odcieniu Under My Plum. Tutaj mogłabym Wam powiedzieć, że może to być zamiennik dla lakieru Essie Bahama Mama. Zdecydowanie tańszy, a praktycznie taki sam odcień. To jest coś w kolorze takiego intensywnego wina przełamanego fioletem, czyli właśnie tą taką śliweczką. Przepięknie wygląda na paznokciach. Odcień totalnie na zimę. I właśnie bardzo często go teraz w tym okresie zimowym w grudniu nosiłam na paznokciach. Zresztą ja Wam go pokazywałam w którymś z moich vlogmasów, o ile się nie mylę, w którymś z moich vlogów. I muszę Wam powiedzieć, że jestem niesamowicie zachwycona jakością tego lakieru, tym jak długo on się otrzymuje na paznokciach. Ma wspaniały, duży pędzelek, dzięki któremu, jeżeli macie długie paznokcie, bardzo szybko pokryjecie tą płytkę paznokcia. Dodatkowo też nie robi jakichś takich, jak to się mówi, maziaj, jakichś takich plam. Jedna warstwa wystarczy, żeby ładnie pokryć paznokcie. No i słuchajcie, ten lakier dostaniecie w drogeriach, w drogeriach Natura. I on chyba jest w cenie coś koło 10 zł. Teraz nawet ostatnio była na niego promocja, w ogóle na te lakiery była promocja i chyba można było około 6 zł dostać. Także słuchajcie, cena naprawdę niesamowicie niska, a za tak dobrą jakość no, nie przepłacicie i będziecie naprawdę zadowoleni. Tutaj
to jest ta opcja tych żelowych paznokci. Niektórzy mi tam mówili, pisali mi nawet, żebym uważała, bo one lubią przesuszać płytkę paznokcia. Ja tego Wam potwierdzić nie mogę, dlatego że moje paznokcie naturalne pokryte są delikatną warstwą akrylu, ale mimo wszystko to jest lakier, który naprawdę długo utrzymuje się na paznokciach i też mogłabym tutaj powiedzieć, że ma jakość lakierów Essie. Więc jeżeli jesteście fanami Essie i chcecie coś nowego wypróbować, a szukacie podobnego koloru, to polecam Wam właśnie ten. Skoro jesteśmy przy kosmetykach kolorowych, to pokażę Wam również jeden produkt do makijażu, który też niesamowicie mnie zachwycił. I to jest coś, co dla jednych może być nowością, ale dla innych już bardzo dobrze znana. Zresztą pokazywałam Wam ten kosmetyk, kiedy robiłam taki przegląd moich kosmetyków do makijażu i mówiłam Wam wtedy, czego, co używam. I jest to, słuchajcie, korektor pod oczy. Korektor pod oczy marki Catrice z tej serii Camouflage, Liquid Camouflage. Jestem naprawdę zdumiona tym, jak dobry jest to produkt. Do tej pory zachwalałam Wam korektor marki Sephora, który kosztuje coś około 60 zł. Ten korektor natomiast również dostaniecie w drogeriach Natura i kosztuje coś około 20 zł. Jakością jest prawie taki sam. Delikatnie mniej kryje niż ten z Sephory i ma też taką lżejszą formułę, ale za to szybciej zastyga. Więc jeżeli nakładacie go tutaj pod oczy, to musicie bardzo szybko go też wklepać, żeby nie zrobić sobie jakichś takich plam. No i oczywiście, jeżeli macie bardzo mocne zasinienia, to ten korektor aż tak bardzo sobie z nimi nie poradzi, no chyba że nałożycie go więcej, ale w momencie, kiedy nakładacie więcej takiego korektora tutaj pod oczy, no to wiadomo, też obciążacie tą powiekę. Ale jeżeli chodzi o taki codzienny makijaż, to naprawdę to jest coś świetnego. Ja mam ten najjaśniejszy odcień 010, który jest, no, może delikatnie za ciemny jak dla mnie w tej chwili, ale to nie szkodzi, bo ja zawsze na korektor nakładam jeszcze puder, żeby ten korektor nie wchodził mi w zmarszczki. I powiem Wam, że jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Jak tylko go wykończę, kupię kolejne opakowanie i będę Wam go polecać. Tak jak mówię, jeżeli nie macie aż tak bardzo mocnego problemu z zasinieniem oczu, jeżeli szukacie czegoś fajnego w ciągu dnia, co nie będzie też obciążać zbytnio Waszej powieki, a jakość tego produktu będzie naprawdę bardzo dobra i niewiele będzie kosztował, to gorąco polecam Wam ten korektor. Teraz czas na kosmetyki do włosów. Grudzień to był takim miesiącem, w którym nie robiłam żadnych eksperymentów, jeżeli chodzi o moje włosy, natomiast już w listopadzie wprowadziłam nową serię do pielęgnacji moich włosów, a dokładnie serię, żeby ona Wam się tutaj nie odbijała, Experto marki CCO Sweden. I powiem Wam tak, tutaj mam akurat dwa produkty, ale wykończyłam też odżywkę. Była odżywka, szampon i maska. I umieściłam te produkty u siebie na blogu nawet w odkryciach tego roku, bo powiem Wam, że są niesamowite. Ja mam tutaj serię Repair, która jest przeznaczona do włosów suchych i zniszczonych. Bardzo ładnie, delikatnie pachnie i ten zapach nie utrzymuje się też długo we włosach. Pieni się dość dobrze, skład ma bardzo dobry, wspaniale pielęgnuje włosy, ale najważniejszym takim chyba jego najważniejszym plusem tej serii, którą już po kilku użyciach możecie zauważyć, to jest niesamowita gładkość, ale też blask. Blask, jaki pozostaje na naszych włosach. Wyobraźcie sobie, że ja w grudniu zrezygnowałam totalnie ze stosowania jakichkolwiek olejków na moje włosy, a mimo wszystko bardzo często pytaliście się mnie, co robię, że moje włosy tak błyszczą, że są takie ładne, gładkie. I to jest właśnie zasługa tej serii. Też chcę ją Wam polecić, jeżeli macie włosy zniszczone, jeżeli szukacie jakichś produktów, które będą ładnie te włosy pielęgnować, nie będą drogie, ale będą ogólnodostępne i będą ładnie pachnieć. Tutaj producent nam również wspomina o tym, że nie znajdziemy tutaj parabenów, olejów mineralnych czy sztucznych barwników. Rzeczywiście tak jest. Skład jest bardzo ciekawy tych produktów.
I no tak jak mówię, tutaj znów się powtórzę, jeżeli szukacie fajnych kosmetyków do włosów, to właśnie te Wam polecam. Teraz pokażę Wam coś, co może być ciekawostką, ale też kosmetykiem, który naprawdę i mnie zainteresował. Trzymałam go przez jakiś czas w szafce i tak nie za bardzo po niego sięgałam, gdyż jego przeznaczenie jest do stosowania na szyję i na dekolt. Kiedy już w końcu stwierdziłam, że sięgnę po niego i zobaczyłam, jak fajnie działa, stwierdziłam, że zacznę stosować go na twarz. I tak się w nim, słuchajcie, zakochałam, że momentami rezygnowałam wieczorem nawet z nakładania kremów. Co się u mnie bardzo rzadko zdarza. I mowa tutaj o peelingu morskim. Nie wiem, czy będzie go widać, bo on ma takie, widzicie, opakowanie, taki kartonik szary, ale jest to peeling morski marki Bandy. I tak jak wspomniałam na początku, jego przeznaczenie to jest do stosowania na szyję i na dekolt. Peeling zamknięty jest w takich maleńkich saszetkach, które Wam tutaj pokażę. Takich jednorazowych maleńkich saszetkach. A tych saszetek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. One mają pojemność 2 ml, jest ich 30, więc można by powiedzieć, że starczą przy codziennym używaniu na cały miesiąc, no ale wiadomo, nie stosujemy tego takiego kosmetyku codziennie. I teraz właśnie powiem Wam tutaj, że ten kosmetyk zaskoczył mnie niesamowicie swoją jakością, ale też tym, jak jest stworzony. Bo mamy tutaj w składzie sól morską, czyli te takie maleńkie drobinki peelingujące, ale oprócz tego bazę stworzoną z olejów, takich jak olej makadamia czy olej migdałowy, plus witaminę E i wiele innych bardzo ciekawych składników aktywnych. Konsystencja jest taka żelowa, ale wyczuwacie bardzo dobrze te olejki, no i te drobinki. I teraz jak stosujemy taki peeling? Nakładamy go na naszą skórę, masujemy, następnie musimy zwilżyć nasze dłonie tonikiem i znowu masować. I teraz, uwaga, nie zmywamy tego, ponieważ te drobinki się rozpuszczają, a na naszej skórze pozostaje taka warstwa oleista. Przez pierwsze użycia tak właśnie robiłam, potem jednak stwierdziłam, że zastosuję coś jeszcze dodatkowo i w momencie, kiedy masowałam sobie skórę, to nie robiłam już drugiego tego kroku, kiedy zwilżałam moje dłonie tonikiem i znowu masowałam, tylko słuchajcie, moczyłam mały ręcznik w ciepłej wodzie, następnie przykładałam go do mojej twarzy, mimo wszystko te drobinki się rozpuszczały, czuło się takie ciepło od tego ręcznika, no i teraz pory delikatnie się otwierały, a te wszystkie olejki wnikały w skórę. Nie zmywałam do końca tego, co na tej skórze pozostało, delikatnie tylko tym ręcznikiem tak przykładałam na mojej twarzy i zostawiałam sobie na noc. Powiem Wam, efekt jest niesamowity po użyciu właśnie tego produktu. Skóra jest po pierwsze wspaniale nawilżona, ukojona, wygładzona. Rano, kiedy się budzicie, to widzicie takie rozświetlenie na Waszej skórze, delikatne takie rumieńce. No, nie da się opisać tego efektu, jaki daje właśnie ten peeling morski. I jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Można go stosować, tak jak mówię, na dekolt, na szyję, na dłonie, ale fantastycznie sprawdza się właśnie nałożony na twarz. Taka pielęgnacja to jest coś niesamowitego w okresie zimowym. Jeżeli lubicie olejki, jeżeli macie skórę przesuszoną, jeżeli macie skórę taką podrażnioną, napiętą, to będzie właśnie coś dla Was. Nie dość, że mamy tutaj złuszczanie, to jeszcze właśnie działamy tymi olejkami, które mamy zawarte w tym produkcie. I dodatkowy plus, to jest właśnie rozwiązanie w takich mini saszetkach, bo możecie zabrać go wszędzie ze sobą.
teraz na przykład szykują się wszelkiego rodzaju wyjazdy sylwestrowe, ferie zimowe, gdzieś pewnie będziecie jechać w góry, wrzucacie taką małą saszetkę do waszej kosmetyczki, jedziecie i wieczorem możecie sobie zrobić takie domowe spa. Bardzo fajny zabieg pielęgnujący. No, gorąco wam polecam ten peeling morski, jest niesamowity, to jest w ogóle moje odkrycie tego miesiąca i no, nie spodziewałam się, że będę z niego aż tak bardzo zadowolona. Na zakończenie dzisiejszego filmiku mam do pokazania wam jeszcze jeden kosmetyk, który nie każdemu niestety może przypaść do gustu ze względu na swoją konsystencję. Ale zaraz do tego nawiążę. Chciałam wam powiedzieć, że my w Polsce, tutaj w naszym kraju, mamy niesamowitą ilość składników, substancji aktywnych, naszych, nawet polskich, które niesamowicie wpływają na naszą skórę, a niestety ich nie doceniamy. Niestety. I właśnie grudzień był też takim miesiącem, kiedy postanowiłam wypróbować różnego rodzaju nowości. Co prawda kosmetyk, który zaraz wam pokażę, stosowałam już wcześniej. I mowa tutaj o bioserum do twarzy marki Orientana, które zawiera w składzie miód i propolis. I właśnie, chciałam nawiązać tutaj do miodu. Kilka razy już w moich filmikach pokazywałam wam kosmetyki, które były właśnie na bazie miodu. Miód zaczęli doceniać ludzie z innych krajów, ale również pojawił się w pielęgnacji azjatyckiej. Nie wiem dlaczego, ale u nas w Polsce tych kosmetyków z miodem jest zbyt mało, a miód przecież ma tak wspaniałe właściwości, regenerujące, odżywcze, kojące. Wspaniale działa na naszą skórę. Nadaje się do cery trądzikowej, do cery przesuszonej, do cery alergicznej. No można by było tutaj wymieniać, wymieniać i wymieniać tych plusów. I słuchajcie, teraz mamy taki okres, kiedy kaloryfery są włączone, powietrze jest suche, a bardzo wiele osób cierpi na skórę przesuszoną, niestety, na podrażnienia jakieś alergiczne. I to maleństwo może okazać się dla was zbawieniem. Fantastycznie koi skórę, bardzo ładnie ją wygładza, napina, odżywia, nawilża. No tutaj też mogłabym wymieniać tych plusów, plusów i plusów. Jedyny minus kosmetyków z miodem to może być ich zapach, bo wiem, że nie każdemu niestety ten zapach przypadnie do gustu. Tutaj ten zapach jest lekko wyczuwalny i kolejnym minusem dla niektórych może być to, że konsystencja jest lepka. Jest tak lepka, więc jak nałożycie ją na skórę, to możecie czuć, że ta skóra nieco się lepi, aż do momentu, kiedy składniki aktywne wchłoną się w naszą skórę i wtedy też już przestajecie odczuwać tą lepkość. Zawsze możecie sobie poradzić na przykład wodą termalną, spryskać skórę wodą termalną lub nałożyć jakiś krem na to serum. Można je stosować rano, można je stosować wieczorem i naprawdę rezultaty widać i to bardzo szybko widać na naszej skórze. Poza tym powiem wam tutaj też taką ciekawostkę. W grudniu pojawił mi się tutaj taki wyprysk, który też pewnie zauważyliście i pytaliście się mnie, co robię, żeby pozbyć się takich wyprysków. A wiecie, co ja najczęściej robię? Jeżeli nie mam takich kosmetyków z miodem, nakładam na takie wypryski po prostu czysty miód. I wtedy koją się one momentalnie, bardzo fajnie, nie dochodzi do podrażnienia, znika jakieś zaczerwienienie. No ale na szczęście właśnie w grudniu miałam to serum, mogłam po nie sięgać i tak jak mówię, efekty są niesamowite. Także chciałabym tutaj was zachęcić do tego, żebyście poszukali kosmetyków z miodem, bo tak jak wspomniałam na początku, są one niedoceniane, a naprawdę mają wspaniałe właściwości i niesamowicie dobrze działają na skórę. Coś mi się tak zdaje, że w tym dzisiejszym filmiku dużo razy powtórzyłam słowo niesamowite, ale uwierzcie mi, że kosmetyki, które wam dzisiaj pokazałam, to są istne perełki. Jestem z nich bardzo zadowolona. Spokojnie mogę wam je polecić. Przetestowałam na sobie. Wiem, że są warte i godne tego, żeby tutaj o nich opowiadać. Nie mają jakichś wygórowanych cen. Dla każdego, na każdą kieszeń. Także gorąco wam je polecam.
I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam też nadzieję, że Was troszkę zaciekawiłam, ale też zainteresowałam tymi produktami, które dzisiaj pokazałam. Jestem ciekawa, czy i Wy je znacie, czy stosowaliście, a może opowiecie mi w komentarzach o kosmetykach, które u Was sprawdziły się najlepiej w grudniu. Dajcie koniecznie znać. Przypominam również, że linki do tych produktów, dokładne numery, opisy i całą resztę znajdziecie w opisie do filmiku, jak również zachęcam Was do śledzenia mnie w moich mediach społecznościowych, bo tam jestem codziennie i tam najczęściej możecie mnie spotkać, dowiedzieć się o czymś nowym, zanim jeszcze pojawi się jakiś nowy filmik tutaj na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do następnych filmików. Buziaki, pa!